Powracamy do rozpatrzenia punktu 4 porządku dziennego. Informacja Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2010, druk nr 50, wraz ze stanowiskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, druk nr 154. Sejm wysłuchał informacji przedstawionej przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego pana Marcelego Niezgodę i sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Radosława Witkowskiego oraz przeprowadził dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie przedstawionej informacji. Poddam zatem ten wniosek pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku oznaczać będzie, że Sejm informację przyjął do wiadomości. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem do wiadomości informacji Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2010 zawartej w druku nr 50, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem do wiadomości informacji Rady Ministrów? Pomyłka. Ale to była nasza pomyłka. O ciszę. Proszę o ciszę. Bardzo proszę.